pomoc rozwojowa to jest takie hasło jak Unia Europejska, demokracja, wolność słowa, które się nam troszeczkę już osłyszały, obyły, bo padają zewsząd z różnych stron i stały się wręcz banalne, a jednak kryje się za nimi prawdziwa wartość, prawdziwa praca wielu ludzi, też poświęcenie i właśnie pomoc rozwojowa jest takim właśnie jest takim zjawiskiem, w którym najbardziej widać chyba poświęcenie ludzi, którzy się w nią angażują. I po tych cyklu dodatków widać właśnie to poświęcenie, teksty, które prezentowały różne przykłady pomocy rozwojowej, pokazują, jak bardzo ludzie się w to angażują i że to jest prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, więc jak najbardziej wnioski moim zdaniem są pozytywne. Jako dziennikarz specjalnie jestem wyczulony właśnie na te projekty, które służą krzewieniu wolności słowa, pomocy dziennikarzom w uprawianiu ich fachu. Znam dość dobrze region Europy Wschodniej i Azji Centralnej i często widzę, w jakich warunkach muszą pracować ci dziennikarze, zarówno finansowych, jak i politycznych, no jako bytowych, więc wydaje mi się, że taka pomoc dla dziennikarzy, przywiezienie ich na przykład do Polski, pokazanie im, jak funkcjonują media, jak jest zbudowana redakcja, co to znaczy na przykład przyjmowanie podarków od ludzi, z którymi się rozmawiało, że jest to niedopuszczalne i tak dalej, to wszystko moim zdaniem ma wielki sens, bo ta wolność słowa idzie, jest na początku, tak? Ona jest jakby w awangardzie przemian wszelkich demokratycznych i ona jest ważna. I dlatego uważam, że wspieranie tych projektów jest oczywiście bardzo istotne, choć brzmi może mniej atrakcyjnie niż taka doraźna pomoc humanitarna. Zdziwiło mnie, mogę powiedzieć wprost, i to nie będzie pozytywna ocena, że czasem nasza pomoc rozwojowa, mówię o państwie polskim, jest rozdrobniona i czasem na przykład nie jest kontynuowana. I zamiast budować mocną markę w jednym konkretnym państwie, czy dwóch, których mamy konkretne interesy, to zdarza nam się nagle trochę przypadkowo, trochę nie wiadomo z jakich innych powodów, angażować się w krajach, które są bardzo od nas oddalone, nie mają z nami wiele wspólnego, a je wspieramy. Więc być może ja bym postulował skoncentrowanie się na tych państwach, z którymi mamy silne związki, silne interesy i które potrzebują pomocy, a rozglądać się nie trzeba daleko, no bo przecież nasza wschodnia Europa właśnie jest pełna tego typu państw. To, co teraz obserwujemy w ostatnich miesiącach, tę falę uchodźców, która do nas napływa, dyskusje na ten temat, wskazują jednoznacznie, że Europa musi się zainteresować krajami od niej oddalonymi, czy sąsiadującymi z nią i musi zaangażować się w poprawę warunków bytowych właśnie w tych państwach. To nie jest możliwe od dzisiaj, to nie jest możliwe, nie wiem, nawet za 5 lat, to wszystkiego się nie rozwiąże, ale rozwiązywanie tam problemów, tam pomaganie ludziom, żeby oni rzeczywiście znaleźli sens pracy w swoich państwach, a nie musieli uciekać do nas, powinno być teraz jednym z podstawowych zadań Europy. Na przykład takie projekty, które pomagają kobietom w biedniejszych krajach odnaleźć się, założyć własne małe firmy, robić drobny biznes i to sprawia, że one nabierają sensu i ta ich praca nabiera sensu i one dzięki temu mogą utrzymać swoją rodzinę. Nie muszą podejmować dramatycznych decyzji o tym, żeby uciekać ze swojego kraju na przykład do Europy, gdzie nie wiadomo czym się ta wędrówka skończy i jakie tutaj będą na nich czekały warunki. Więc jak najbardziej tego typu projekty, które pozwalają ludziom zostać na miejscu i tam budować swoje życie, moim zdaniem są potrzebne.